Seweryn dość, że rok starszy, to jeszcze przegra. Wszyscy wiedzą. Ulala. O kurde. Nie, amator. Nie, nie. Daj. Amator? Nic, Seweryn. Zdrowość Sewerina. Witam z tej strony Kuba z kanału PNTS MZ Football i dzisiaj po długich oczekiwaniach mamy Seweryna, młodego Messiego, wrócił z wakacji, tak? Tak. I dzisiaj mamy Gabrysia, młodego Salaha, który podobno pokona młodego Messiego, tak? No ostatnio się mega fajnie zaprezentował. Jeżeli pokonasz młodego Messiego, no to po prostu zastępujesz jego miejsce. Młody Messi już nie będzie tak szansą na naszym kanale. Każdemu tak. Ale nie pokonali go, nie pokonali go. Czy pokonasz go? Dobra, piąteczka. Piąteczka. Kupujcie kurs na pntcmz.pl. I zaczynamy od pierwszej konkurencji, od rzutów karnych. Po dwa uderzenia. Ja zawsze jestem za przeciwnikiem Seweryna na przykład. Ja też. Seweryn musi być pokonany. Dobra, obserwujcie tu uważnie, pilnujcie regulaminów, zasad. Witajcie, Team Gabryś. Żeby Seweryn nie oszukiwał, pilnujcie. I ruszamy do filmu. Ej, ale tu będą emocje. Ale zróbcie, będą, żeby było uczciwie, kamień, papier, to zaczyna. Dobra. No to okej. Okay. Papier, kamień, już się zaczyna, no. Pierwsza. 3-0. Ja ogólnie chciałbym powiedzieć, że Gabryś naprawdę jest mega dobrym zawodnikiem. I tutaj szczerze, Seweryn nie wie, z kim ma do czynienia. Seweryn naprawdę nie wie, z kim ma do czynienia. Dobra, lecimy. Gabryś zaczyna po dwa uderzenia rzut karny. Jest oddalone? Si. Lecisz, dawaj, no. Oj, 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 ale na spokojnie, pamiętaj, tak mówię. Ja wiesz, na bieżą nogę, trzeba to samo odnosić. No ale wiesz, bez presji, na spokojnie. Seweryn, on ma ten plus, że on nie ma presji. No, on akurat nie ma. Dobra, dawaj. Cześć, muszę się skupić, bo mnie rozśmiesza. Nie dam się tak jak ostatnio. Raz Seweryn dzisiaj będzie pokonany, tak. Żebyśmy w końcu mogli go pożegnać z kanału. Pa, pa, Seweryn. Czy mógłbyś przestać, proszę? No, ale mógłbyś już strzelić. Kurna, jak wyjął. Dobra, no to lecicie dalej. Co jest? Pierwszy rzut karny i jeden i drugi nie trafiają. Ale nie wiem, może musisz nagrać film, nie wiem, ty kontra Capek. Gabryś, dawaj, lecisz. Piąteczka. Jest Golikson. A ja mogłem wykorzystać tego pierwszego. No nie wykorzystał, nie wykorzystał. Taki, taki słaby start odcinka. Nie, właśnie on, żeby nie wykorzystał. Piłka mu przeszkadza. Nie, piłka mu przeszkadza. Przeszkadza mu piłka. Wiemy, że ci przeszkadza. Nie trafisz. Nie trafisz. Oj kurczę. W każdej konkurencji mamy albo remis, albo wygraną kogoś i później wiecie, zasady przynajmniej są dla każdego z nas. Tylko zepsułem. A ja jeszcze chciałbym powiedzieć, dlaczego, właśnie pytacie, dlaczego Seweryna nie było na dwóch poprzednich filmach, ponieważ jest to bardzo drogi uczestnik. Nie mieliśmy budżetu na niego. Nie ma budżetu po prostu na to, żeby on z nami występował tak często, jak kiedyś występował. Przechodzimy teraz do konkurencji numer dwa. Do konkurencji numer dwa, gdzie wiecie, co trzeba zrobić. Mamy ustawiony slalom, trzeba go przejść i następnie za linii uderzyć i pokonać Nikodema. Do dwóch również. Inwencja twórcza moja, czyli fajnie ustawione. Czyli losowo ustawione pachołki. Tak równo jak zwykle. Tak, równo. Dobra, ja pierwszy pokazuję, jak to robimy. Daj mi piłę, Seweryn. Pijemy tutaj. Ale jest bramka, jest bramka! A to zawsze to samo miejsce strzela. I Kuba teraz tak... O kurde! Dawaj! Dobra, ruszamy konkurencja numer dwa. Młody Messi. Młody Messi zaczyna, dawaj. No. To? Młody ten. Jak jest taki rezerwowy piłkarz Barcelony słaby? Nie, czy Barcelony, PSG. Jest jakiś taki... Co? Ten brat Mbappe. Dobra, dawaj. Młody brat Mbappe. Bo jest brat Mbappe, gra w PSG. Bo się nazywa jakiś... Etan, no Etan. Dobra, lecisz, moje dawaj. Nazwisko Mbappe? Tak. Ty jesteś młody Etan. Dawaj, lecisz. No. Dawaj, dawaj. Już podpisał kontrakt z PSG. Seweryn też. Uuuu, młody Etan Mbappe. Etan Mbappe, Messi, wszyscy wiedzą. Etan! Dobra, Gabryś, masz wysoką poprzeczkę ustawioną. Dawaj, lecisz. Kontra młody Etan. No. Ulala! O kurde, żubik! Dawaj. On
I Capek lata na tej bramce. No, Capek kurde dobrze broni, powiem wam szczerze. Co? On? On wysoko gra, on gra w Ekstraklasie. On gra w Premier League. Dobra, dawaj, gry. Okręgowy Premier League. Seweryn. Capek się nie ruszył, ustawione. Ojojoj, wiesz, że przegrywasz Seweryn. No, 2-1. No. Capek ustawione, nie ruszył. 2-1. 2-1, a mogłoby być nawet już 2-0, gdybyśmy dopuścili do karny do jeszcze jednej próby. No skąd wiadomo, że ja bym nie wiadomo, żebyś nie trafił. Dobra, lecimy do konkurencji numer 3. Jak na razie wynik 2-1 dla faworyta, Dzisiejszego starcia, piąteczka. Nie, no żartuję, chłopie, młody men. Dobra. Może też wsparcie, Seweryn. Twoi ludzie, wszyscy to są twoi. Tutacz. Chodźmy. Dawać tutacza, lecimy teraz. No. Patrz teraz. Patrz jak to się robi, przesuń się po pierwsze. Patrz. Młode! Ty coś mi strzeliło w kolanie. Ej, ale w sumie? Dobra. Etan to i tak jest Mbappe, nie? No właśnie. Konkurencja numer 3, tutacz, tylko w D przyjęcie piłki, strzał na bramkę, dwie próby. Co? Nie może być zapalony. Jak ktoś źle przyjmie, no to od razu traci punkt. Ruszamy teraz. Młody Sara, jesteś gotowy? Tak. Dobry. No pole. Pole było. Pole? Było pole, no. Ale czekaj, jest 100%? Tak. No. Czekaj, dobra, nasza najwyższa komisja. Ale przecież oni są za nim, no to jest bez jazdy. Cicho tam, Seweryn. To sprawiedliwi. Było w 16. Było w 16? Dobra, piąteczka za uczciwość. Tu w ogóle mamy cały czas weryfikację. Dobra, no to nie jest, ej Gabryś, ale piąteczka, bo strzał był fenomenalny. Gdyby nie to, że poza tym, ale nie możemy zaliczyć. Respekt jest, ale punktu nie ma. Ale lekko piło. Jak przyjął. Sewerynku, no pech, to się nazywa pech. Coś tak czułem właśnie, kurno. Ale ładnie szła. No fajnie. I to przyjęcie. Kręty. Ajajaj. To już tam zostało. Młody Mbappe. Mbappe. Messi. Młody Messi. Dawaj. Mbappe, dawaj! Dobra, do złotej bramki, nagrywaj! Nagrywaj, gramy do złotej bramki, kto strzeli gola wygrywa. Teraz trafi. Ale piła. Jest! Nie, przeszła pełnym obwodem. Linia była. Seweryn, jak nie trafisz, to dwoma punktami przegrywa. Oj, Sewerynku! Ja trafiam w te słupki, później przegrywam, no niemożliwe to jest. No sorry, taki mamy klimat. Ale już powinna być komisja na pole. Mamy komisję. Teraz na pewno. No było, do, normalnie, liczy się. Na pewno? Tak. Liczy się. Ale tu było na pewno na linii? Na pewno? No. Dobra, jak coś, no to ja to będę widział w montażu potem. 100% na linii? No i tak mi to się tak wydaje. Sprawdzamy? Można sprawdzić. To zatrzymaj, no. Na ogół była taka linia, ale wydaje mi się, że no trzeba to uznać. No my nie mamy tutaj waru, no musimy to uznać, bo komisja najwyższa tak zdecydowała. Co, potem chyba nie przeszło. Wiesz? Komisja. Mamy komisję specjalną tu, no. Co, Sewery? Jakby nie możemy się kłócić z komisją. Wiem, że to jego koledzy. No ale ja trudno. Tylko taka komisja przyszła. Trzeba było sobie przysłać kolegów, Seweryn. Ja bratem jestem jego. No to jeszcze brat. Jeszcze lepiej. Dobra, ruszamy konkurencję numer 4. Jak na razie wynik mamy ile? 3-1, wygrywa lepszy. Nie, no żartuję. Na równi są chłopaki, na równi. Mamy takie coś nazywane jak? Ribander. Ribanderem. Robisz żonglerkę, następnie zagrywasz do mnie i ładujesz na bramę. Jeszcze raz gola? Nie, ty nie. Ty Seweryn, nie. Lecisz.
Strzał. Dalej. Ale ją kurwa zwiało znowu. No. Nie sunęła. Kurwie. Dobra, sobie 4-1 do tego jak takie po prostu. Zobacz, nawet on się cały czas śmieje. Co to jest? Dobra, no. Sever, już jedna próba. Kurde. Dobra, dalej. Ej, czyli... co jest, ty? Ale ta bramka... teraz smutno. 4-1 przegrywasz. Cały czas mu pomagasz, kurna. Nie. Zobacz, biegniesz na mnie. Tylko, no dobra, ja jestem obrońcą. Chcesz mi okiwać? A nie my? Strzał na bramę. A nie my? No czy wy... no dobra, tylko w D. Czyli wiesz, on może przewrócić tylko w tym miejscu. Dawaj, ruszaj, Gabryś. Obroń. Obroń. Brawo, co? Ajajaj. Jakbyś strzelił, jakbyś wcześniej strzelił, miałbyś bramę, ale piąteczka. Dwa chęci. Dobrze, daj szansę, daj szansę. Wiesz, nie? Nie, nie dawaj mu. Taki amator jest. Nie, daj mu. Amator? Daj. Nic, Sever, nic. Nic, wszystko jest na swoim miejscu. No dawaj, no. No dobra. Jest bramka. No i po co to strzeliłeś? Ale chciałeś strzelać tak szczerze? Co? Po co to strzeliłeś? Ale czemu po co? Gabryś, druga próba, lecisz. Obiło się o włosy i przez włosy do bramki. Ale co ty w ogóle gadasz, Kuba? Ale serio, widziałeś to? On tak bronił, tak? Odwrócił się, tak mu przefrynęło. Przefrynęło mu. Kurde! Ej, capek, mogło się polecieć tam. Tracił równowagę. Zdawałem już. Te nogi mi biegał ręką. Dobra, teraz wygrać. Wow! Kuba! 3-2? Mniej więcej? 3-2, no. A nie. Nie 4-2? 4-2. 4-2, no. 4-2. Dobra. Czyli tak. 4-2. Ruszamy, konkurencja. Następna. Wolna. Dobra, rzuty wolne. Dawaj. Oliwa nie żyła, ale zawsze sprawiedliwa. Wygrał to. Ale ty lubisz takie comebacki robić, nie? Ale... ty lubisz na początku przegrywać, a potem wygrywasz wszystko. Tak szczerze o tym wiesz, no po co nam Sewer na kanale, nie? Po co? Dobra, Gabryś, zaczynaj. A ja się gardło boli. Co jest sobie? Piąteczka, dawaj. Mogę? No tak, no. Strzelaj. A i te pręty dzisiaj prześladują. Zobacz, mi się załamał. Jeszcze cię kopnie. Dobra, dawaj. Nie ma. Severin dość, że rok starszy, to jeszcze przegra. Co ja mówię? Dobra, dawaj, strzelaj. Ej, to mi się powinien nazywać, nie wiem. Dobra, nagrywaj, że strzelaj. Z roast Severina. Blisko. Ale patrz, o Severin jakiś wkurzony jest. Masz czego, że stawiasz na tego czy na tego? Najlepsze jest, że on takie wyjmuje. Ale co jest? I patrz, jaka szuta piąteczka. W salach cieszynka Ronalda, co się dzieje w ogóle? Na bieżąco mam co było ładniejsze. Dawaj. Jak się wyciągnął? Ale capek to jest jakiś przegość. No. 5-2. Ja się puszczę do tego. Czyli mamy 6 konkurencji jak na razie. To jest też o jednego punkta, ogólnie konkurencja, zobacz jak. Tu jest położona. Aha, wiem. Ale szczerze, Sewerynowicz będzie mega ciężko wygrać. Nie no, ciężko ja robić. Ciężko będzie dla Seweryna, nie? Ale jaka w ogóle deklasacja? Tak. 5-2. Dobra. No to zaczynaj sobie. Leć, obojętnie, nie jest ja na czas. Wyszedł? Tak, zaczynaj, no. Dawaj. Dawaj. Leć. Nie jest na czas, spokojnie.
jeden punkt. Dalej. Ale na spokoju. Szapek jest kleju, no. Z samego odcinka, co? Kurwa, ale zaryłem strasznie. Słabo, dobra, Gabryl, dawaj. Czemu ja tak źle strzeliłem strasznie? Za szybko chciałem, tak mi się wydaje. Trzy strzały. Jo, bliziutko. Ale on strzelił wolnego, nie strzelał. No to... Dawaj, dawaj. Walczysz, jak teraz nie strzelisz, to pójdź raz Seweryna. Dawaj. Dobra, no to tak. W takim razie... Nadrabiam znowu! To jest nadrabią, no skończymy. Pierwszy i ostatni. Zbliża się koniec naszego odcinka. Seweryn, jak twoje te emocje? Ja jeszcze mogę wygrać. No ciężko już ci będzie, no ale może jeszcze masz szansę. Dobra, ruszamy konkurencja numer 8. Robimy tak. Zagranie piłki z tego miejsca. O, kolega z komisji zaprezentuje. Dawaj, stajesz tutaj. Jesteś prawonożny czy lewo? Lewo. Dobra, czyli ja stoję tu, no. Wystawiam piłę i strzał z pierwszej. Właśnie tak. Dawaj. Właśnie tak. Brawo! To co tu Niko zem teraz robił? No, dobra, strzelaj, że prawa noga, no. Ale sobie, czemu tak lekko? No bo za bardzo kontrowersyjnie. Ale poczekaj, on ma kaszy uda. Szat. No nie no, chłopie, jemu dajesz taką... Ej, to jest jakieś zasrane oszustwo. Co? Musisz dać mi na... A przy tobie też dał taką piłkę wcześniej. Też, to też, tak, to też teraz taką dał. No trafił. No to dalej. Nie wiem czy miał lepsze piłki. Tak, no. Do tej bramki gramy. I teraz tak. Każdemu zagrywam taką piłkę. Taką samą, czyli tak i strzał. Trafił. Załatwo mu wystawiłeś przecież. Kurde, załatwa chyba, nie? Nie, ja bym powtórzył, nie, nie. Powtórka. Dawaj. No to Sewerynku. No i chodź. Sewerynek idzie do domu. Nie no, ten... On jest takim oszustem. Temu panu już, podziękujemy. Ale co, ja coś zrobiłem źle? Nie, po prostu on nie ma do czego się przyczepić. Moim zdaniem nie. Ale jak na wszystkich filmach Seweryn ma dobry. Ale szczerze, no patrz jaka powtarzalność do niego poszła, nie? A wiesz jaki jest wynik? 6-3. 6-4? 6-3. Coś niesamowitego, Seweryn. Deklasacja, Seweryn. Ale też nie odrobisz tego. Mamy równo 12 konkurencji, więc zostało nam jeszcze ile? Teraz 9, 10, 11, 12. 4 konkurencje nam zostały. Są mega małe szanse, żeby Seweryn wygrał. Wygrał wszystko. W takim razie Seweryn ma już szansę, ale musiałby wszystko wygrać. Każdą konkurencję musiałby wygrać. To jest bardzo ciężkie do zrobienia, ale przynajmniej emocje będziecie mieli, widzowie. Mam nadzieję, że... Dobra, Mateusz Maciek, kamerzysta będzie miał emocje przynajmniej. Dobra, poprzeczki. Czyli Seweryn, jak przegrasz poprzeczki, to już możesz tylko remis masz. Konkurencja numer 9. Ruszamy poprzeczki i muszę wam to zdradzić, że Gabryś sobie tak zrobił taką próbną, od razu trafił za pierwszym razem. A Seweryn średnio. Seweryn średnio trafił. Też próbował jedną. Dawaj, no. Wszystkie lata dzisiaj, teraz, w tym momencie. On ma tylko 12 lat. Ej, ty powinieneś Seweryn wygrać. Cały czas na tym odcinku w pręty trafiasz. Dawaj, no, zobacz. Ej, nie. Seweryn, jak to jest, że cały odcinek trafiasz w te słupki, poprzeczki, a teraz? Ale zawsze jest konkurencja, kurwa, zawsze robi tak, że są konkurencje przez przeciwnika. Jak nie lubię czegoś... To w każdym odcinku jest tak. Nie, po prostu zawsze są takie same konkurencje. No, no właśnie. Jakieś odmachu ciekawe. Nie ma. Jak go pokonam, to zostaję młodym Messim na kanale. Nowym? Tak. Tak jest! Pa, podwójna. Druga, kurde! Dobra, teraz. O nie może. Mateusz, jakieś zmieszanie z tyłu. Jopi. Ty, co dobra, za Maria?
Tak jest! Kurde, wygrał. Ale ty lubisz, a ty lubisz przegrywać na początku, a potem... Nie lubię, ale... To się lubi. Zdarza się ale czasami, tak robisz. Nie? Czasami zawsze sobie. Nie, no nie, zdarza się czasami, ale... Kurde... Dam radę. Tak? Dam radę. Mam nadzieję, że dam radę. Trzymam za słowo. Trzymam za słowo. Dobra, Mocio, zrobię to dla ciebie. Zrobię to dla ciebie. Dobra. Dron ładnie obejmuje już całe boisko. Zaczynamy konkurencję numer 10. Ale najlepsze jest to, że młody Messi, no on nadgania do ciebie, tak dogania cię powoli. No teraz już nie są konkurencje podane. Tak? Dawaj, dawaj. Ale jak wygrasz jedną? Ale przecież sam wymyśliłeś tą konkurencję teraz. Poprzeczki tak. Weź ich pierwszy trafiłem, a potem już nie. No. Dobra, teraz czyli teraz tak. Teraz piłka musisz zatrzymać jak najbliżej linii 16. To też ty zaproponowałeś. Której 16? No tak. No. Dobra, chodźcie, ruszamy. Tam gdzie stoją. Walczysz, Gabriel. Pamiętaj, że każdy teraz zwycięstwo dla ciebie to praktycznie już niszczy Seweryna totalnie. Jak będzie remis, to... To wtedy jeszcze jedna konkurencja polatuje. Tak. Ale musisz go pokonać, co? No właśnie przydałoby się, bo już za długo jest na ten kanał. No właśnie, no właśnie. Dobrze, a co on robi teraz? Oni nagrywają to z tyłu ruchu. Jest, tak ego już mu nieźle wybiło, co nie? No. I powiem, próbuje przekupić? Ty. Nie przekupi. On próbuje przekupić twoją komisję. Co jest, mówię? On próbuje przekupić nie twoją komisję. Dobra, Seweryn! Poddajesz się? Piłka musi zatrzymać jak najbliżej 16. Dawaj. Dobra, idziemy zobaczyć. Matu, dajesz, dajesz, biegniesz! Tak, tak jest! Dobra. Tu, Kuba, ty tu stój nogą, żeby on nie było żebrat. Ja byłem tutaj. Dobra, na... Taktykę trzeba obmyśleć. No właśnie. Myślisz, że mocno? No słabo to raczej chyba ciężko, żeby doleciała. Trzymaj krzyki? Trzymaj. Tylko ci co sieką. Drugą teraz. Dobra, wygrywaj. Oj, to będzie dobre. No. Patrz. Patrz. Tak jest. Mamy ile teraz? 6, 5. Już 6-5? No. No dobra, meczek, tak? Może być meczek? Dawaj. Ustawiamy pole. Jakie chcecie pole ustawić? Duże. Małe. Duże właśnie. Ja wam rzucam piłkę, robimy meczek. Do dwóch, do dwóch. Dobra. Nie można za połowy strzelać. Nie, możesz, on może, ty nie możesz. Nie no, później żeby nie było. Po co ja tam nie można. Po co ja tam. No właśnie, on może. Powiesz, że... Nie, on, ale on może. Dobra, żartuję. Do dwóch, zaczynamy. To wyjdzie. Do bramki, równo do bramki. Bramek, no. Za bramek. Dobra, dawaj. O kurde. Pamiętajcie, że to jest najważniejsza konkurencja dla was teraz, szczerze. Dla jednego i drugiego. Kurde! Piąteczka, piąteczka. Ale błąd zrobię. A do ile grają? Do dwóch, do dwóch. Straszny 1-0 dla Gabrysia. Jeden, jeden. Seweryn! Fał, dobra! Ale nie, 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 przecież tak nie, nie pchasz, że cały czas zaremny? Nie! Przecież to był fał, karny! No przecież tam mi się wydaje, że... Dobra, a kogo jest? Moja! Moja! On stoi. Dobra, rzut komisji! Rzut komisji, daj! No przecież to jest na jego stronę! Na jego stronę rzut! Jak na jego, przed chwilą było na ciebie! To ja teraz wygrałem, to jest 7-5. Tak, jest 7-5. Jakbyś wygrał, czekaj, czekaj, jakbyś wygrał, czekaj, mogę coś powiedzieć? Jakbyś wygrał, byłoby 6-6. I potem byłaby jeszcze jedna rozstrzygająca no konkurencja. Były 4 konkurencje. Szanse były wyrównane, później Seweryn zaczął mocno odbijać, to trzeba przyznać. Na początku, no tu okazało się, że miałeś trochę więcej szczęścia. No i udało się, że wygrałeś ten odcinek. Zrobiliśmy tam później jeszcze takie nieoficjalne ten meczek niby do dwóch, tutaj Seweryn później wygrał, no ale to tak już wiecie, no to już poza odcinkiem, no to akurat
tak się do ciebie uśmiechnęło szczęście dzisiaj w filmie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, a Seweryn oczywiście będzie jeszcze dalej na naszym kanale. No będzie, no jak mogłoby nie być młodego Mestiego nas na filmach, nie? No patrzcie, patrzcie jaki on fajny. Piąteczka. Patrz to. Piąteczka, no chodź. Wygrał. No wygrał szczerze, ale zrobimy tak. Rewanż, co? Rewanż, ale na takich zasadach już kto wygra, ten wygra. Tak. I zrobimy tak. Rewanż jest na... Dobra, słuchajcie. Robimy rewanż. Będzie na takich zasadach, że ty wymyślasz 5 konkurencji. Nie. Obojętnie jakich. Seweryn wymyśla 5 konkurencji. Spotykamy się i nagrywamy kolejny odcinek, co? Dobra, piąteczka. Piąteczka.